W dzisiejszym odcinku kompletna nowość. We wcześniejszych filmach widzieliście, jak testowałem prototyp. Dzisiaj zamierzam wejść na przechodzoną miejscówkę. Dzisiaj także wieczorem będzie live na temat tego urządzenia i tego, co pokazała firma Nocta Macro, która już jest teraz zjednoczona. To jest Amphibio, najnowsze urządzenie firmy Macro Nocta. Ja będę dzisiaj szukał za pomocą tego urządzenia specjalnie dla Was na tym polu, na przechodzonej miejscówce na śmietniku, bo tylko takie tutaj znajdujemy warunki, ciężko trafić jest tak naprawdę coś fajnego, spokojnego. Nie mam też ostatnio czasu, żeby pojechać gdzieś w las, w jakieś takie spokojniejsze miejsca. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować pod koniec tego miesiąca. No i będziemy dzisiaj szukać, zobaczymy co znajdziemy, jak to urządzenie sobie poradzi. To nie jest wbrew pozorom rozbudowany Macro Multi Cruiser. To jest bardzo podobne urządzenie, natomiast zdecydowanie bardziej rozwinięte, o większych możliwościach, bardziej dopracowane, z ciekawą nową sondą, która jest głębsza zdecydowanie. Producent zapewnia, że minimum 2 cale jest głębsza i patrząc na wyniki, które dzisiaj na live pokażę z UK, żeby ktoś nie zarzucał, że nie jestem obiektywny, że to są moje wymysły, pokażę filmy Anglika, który zdążył przetestować to urządzenie i porównać z Equinoxem. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I warto też zwrócić uwagę na live, jeśli macie jakieś pytania do mnie. Jestem otwarty na szczerą, merytoryczną rozmowę z argumentami. Możemy zawsze się posprzeczać, to jest zawsze przyjemność z kimś mądrym porozmawiać. Także czekam na Wasze posty, czekam na Wasze informacje. Do usłyszenia. Dobra, zaczynamy. Uruchamiamy wykrywacz w górze. OK, wchodzimy w opcję, przełączamy sobie na 20 kHz. Sprawdzam, czy mam włączone światełko, wyłączam go sobie, bo jest mi zupełnie niepotrzebne. Bateria, głębokość, mineralizacja. No i oczywiście gain, powiedzmy, ustawię sobie na 80. Zacznę w programie 4-tonowym, na zmianę z programem TIP, myślę, że to tak będziemy szli. Dyskryminację, inne te wszystkie rzeczy zostawię, myślę, że to nie ma sensu. Trzeba skalibrować do gruntu. 71, ok, może tak być. Myślę, że to jest odpowiednia kalibracja, w miarę realistyczna, myślę, w tej chwili. Program 4-tonowy, jeszcze raz sprawdzimy, ma być 80, czyli jeszcze raz przekalibrujmy. 71, powtarzalny wynik. Ok, zakładam rękawiczki, zaczynamy. No niestety musiałem opuścić gain do 70, bo były duże zakłócenia, to jest linia. I tak zostawię zdecydowanie ciszej, odstroiłem sobie jeszcze na 4, ale myślę, że tak będzie ok. Zaczynamy. Ja jeszcze powinienem sobie głośność może przestawić. Mówię na 6, ustawię sobie na 8. On się jednak dość mocno wzbudza w tej chwili, ale nie przeszkadza to w szukaniu. Pierwszy pełny sygnał, ale dość duże zakłócenie, nie sądzę, żeby to było coś wartościowego. No i nie jest to nic wartościowego, jakaś blaszka z jakimś izolatorem, ewidentny śmieć, szukamy dalej. Patrzcie, pierwszy gładki, równy sygnał, 62. Zmienię pozycję. 62, 63. Niewątpliwie rzecz wartościowa, godna uwagi. Niekoniecznie może być nisko, bo to może być kapsel. No i niestety jest to kawałek od golarki męskiej, starego typu, na żyletki. Także dźwięk był dobry, gładki, kruszecz szlachetny, niestety nie jest to rzecz, którą z chęcią zabiorę do domu. Właśnie to jest ta fajna rzecz, że staracie się kopać sygnały w miarę jednorodne, nie przełamujące się. O, ten się przełamuje. Ma ewidentne przełamanie, takie
dość płytki. No zobaczmy, 70-72 to też jest okolica aluminium. No i ciekawostka, łowiany odważnik duży. Taki łowiany krążek. Ciekawe, do czego mógł być. Duży, ciężki. Raczej nie do spódnicy. Nic na nim nie ma. Nie widzę, żeby był na nim jakiś wzór. Ale okej, jedziemy dalej. No dźwięk też był nie do pomylenia. Także jak ktoś ma wątpliwości, że urządzenie piszczy w porównaniu z garetą, no nie piszczy. Ono piszczy w momencie, kiedy macie blaszkę albo coś niejednorodnego, takiego niespójnego. Jeśli to jest moneta, nawet na krawędzi, to ten sygnał jest zdecydowanie inny. Polecam nosić słuchawki bezprzewodowe, które są w zestawie. Tu się sygnał przełamuje. No nie będzie nic wartościowego. Tu widzę, że koks też leży naokoło. Dużo jest koksu. Zobaczmy, co to będzie. Też ciekaw jestem, ale nie obstawiałbym tutaj znaleziska, bo ten dźwięk nie jest tak powtarzalny i pewny. Nawet jakby był cichszy. Głęboko. Dobrze. Jak widzicie, jest to kawał jakiegoś ołowiu, jakiejś blaszki zawiniętej, leżącej naprawdę na 10-15 cm. Także szukamy dalej. 56-57, miękki sygnał, powtarza się. Coś na powierzchni. Na samej powierzchni. Może być moneta, może być kawał jakiejś blaszki w tym zakresie. Okej. Wygląda ciekawie, ale jak znam życie, to jest po prostu zwykły jakiś papiak. Chociaż niekoniecznie. Widzę jakieś napisy. No, jakaś blaszka, ciekawostka. No, jest to do obejrzenia, ale obstawiając takie tłoczenie, to nie jest, myślę, że rzecz wartościowa. Obstawiam na jakiś PRL. Wyczyścimy, zobaczymy. Teraz taka mała podpowiedź, jakich programów używać. Jeśli macie dużo wysokich sygnałów różnych i bardzo często, o dużej częstotliwości, używacie programu 3 do Gain 90. On jest bardzo szybki, szybszy niż Xpedeus w tym momencie i może separować Wam rzeczy, ale będzie zawsze nieco płytszy. Jeśli chcecie mieć uniwersalny program, to używacie programu 4-5-tonowego albo 99-tonowego. Jeśli chcecie szukać naprawdę głęboko, ale wolniej przemiatać i skoncentrować się na takich sygnałach duchach, to program Deep. Program Cash, który tutaj jest zrobiony, to jest do szukania depozytów. I powiem szczerze, że nie miałem okazji jeszcze go testować. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Kolejny miękki, płynny sygnał. Łatwy do wyłapania. Zobaczcie. 46-49. Może też być moneta, ta okolica jest to. Chociaż jest nieco niżej. W związku z tym na tym śmietniczku nie oczekiwałbym jakichś tutaj wybitnych osiągnięć. Zobaczymy. No niestety. Chociaż popatrzmy zaraz. Jest to jakiś kawałek od jakiegoś świecznika, nawet jest tutaj zdobienie świecznika, jakaś nóżka, jakaś podpórka, no to jest stara rzecz rzeczywiście, zdobiona. No tylko XIX-XVIII wiek, no to jest rzecz odmywana, już widać, także jakiś rzecz, bo może od świecznika nakładka, no nie wiem, zobaczymy, ciężko w tej chwili to dokładnie określić. Jaka jest zaleta tego wykrywacza? Przede wszystkim on jest bardzo prosty w obsłudze, tak jak garet, nie wymaga jakiegoś specjalnego uczenia się. Jeśli chcemy coś więcej osiągnąć, to mamy możliwości, tak jak w Rutusie i nawet większe, jeśli chodzi o audio, zmieniania tych wszystkich rzeczy, ale tylko jak potrzebujemy, nie wiem, wyciąć odpowiednie rzeczy i mieć inny ton na rzecz, którą nas interesuje, to wszystko jest osiągalne, jest w pełni ustawialne, ma dyskryminacja wybiórcza, zmiana tonów i tak dalej. Natomiast tak urządzenie jest piekielnie proste, jednak moi kochani, ono naprawdę daje radę, jeśli chodzi o głębokość. Moim zdaniem to jest jeden z głębszych wykrywaczy, z jakimi chodziłem.
Patrzcie, tu świetny sygnał, dość głęboko, 87, ewidentnie na srebro, tylko że on się rozjeżdża. Jak mi się go nie da namierzyć pinpointem, to już wiemy, że to będzie koks. No, dość długi jest ten sygnał. Ja obstawiam, że to jest koks, ale sprawdźmy na wszelki wypadek. No i ciekawostka, co to może być? Zawias jakiś? Nie jest to pocisk bynajmniej. To był taki kolor, proszę bardzo. Ciężka, pełna rzecz. No, obstawiam, że to jest jakiś zawias albo jakiś kawałek obciążnika do czegoś, bo nie jest to nic wielkiego, ale sygnał się rzeczywiście rozjeżdżał. Sprawdźmy jeszcze ten dołek. Zobaczmy, jeśli ten sygnał tak się rozjeżdżał, to może coś jeszcze być, ale sygnał był pojedynczy. Raczej to będzie to. Ale było słychać, że sygnał jest po prostu długi, czyli to jest duża rzecz. Widać w pinpointie od razu, że mamy do czynienia nie z monetą, która jest krótka, szybko opada, szybko się wnosi, tylko z dłuższym elementem. Zobaczmy, jeszcze raz sprawdźmy ten dołek. Pewnie to będzie wszystko. Tak jest, czyli tutaj już mamy z głowy. No dobrze, szukamy dalej. Nie ma srebra, myślę, że tutaj o srebrze to można pomarzyć na tym ugorze, ale czemu nie próbować trzeba. Pamiętacie, co mówiłem o dużych rzeczach? Jeśli wyciągacie z pola duże rzeczy, to znaczy, że pole nie jest wcale dobrze przeszukane, bo taki duży element ktoś powinien wyciągnąć. Ja rozumiem, że on był głęboko, ale to jest spory element i większość wykrywaczy widzi takie rzeczy bez najmniejszego bólu. Ważna rzecz. Macie wskaźnik po środku głębokości. Jeśli sygnał nie jest pewny, ale jest jednak głęboki, warto go wykopać. Warto wykopać, bo może być poza zasięgiem innych urządzeń i może się okazać. Pamiętajcie, że ta identyfikacja jednak po pewnym czasie jest coraz gorsza w takich warunkach i po prostu to urządzenie nie jest w stanie precyzyjnie wskazywać. No niestety to będzie coś małego. Zobaczcie, z 15 cm takie maleństwo wykopałem. Nie mam pojęcia, co to jest, nawet jakiś odłamek okruch 5 mm na 3. Także czułość jest naprawdę konkretna. Nic nie pominiecie, tu nie ma złudzeń żadnych. 67, kolejny płynny sygnał. Zawsze się lepiej obrócić, żeby sprawdzić. No i zobaczmy, co to będzie. Ok, coś jest na wierzchu, ewidentnie. Pewnie jak zwykle powiem to, co powtarzam często. Był to jakiś kiedyś element całości, ale to jest raczej jakiś zwykły odłamek. Ale takie duże rzeczy na polu oznaczają, że jeśli coś takiego leży na polu, zobaczcie. Nawet jeśli takie blachy nie są dobrze sygnalizowane, to mimo wszystko one przykrywają inne rzeczy i potrafią, jeśli takie zostały, to nie wszystko zostało z tego pola wyjęte, bo takich rzeczy się nie da zdyskryminować żadnym sprzętem. Na chwilę obecną można się domyślać, natomiast takie sygnały powinno się zawsze wykopywać. Proszę, nawet jakieś denko od łuski skorodowane znalazłem w tym śmietniku, ale już dobrze przeorane i przemielone, jak widzicie. Piękny, miękki sygnał. Zobaczmy pinpointem wielkość. No, coś niewielkiego i w wysokim zakresie, miejmy nadzieję, chyba że coś głębszego i po prostu większego. Zaraz się okaże, co to może być. No, to będzie coś chyba dużego, bo jest głęboko. Ha, proszę bardzo. Nie ma srebra, jest wielki trybik.
z 20 cm. Może trochę mniej, z 15-18. Proszę bardzo. Szukamy dalej oczywiście. No, na śmietnisku to jest dość popularne znalezisko, takie trybiki. Ciekawe od czego. Ktoś może będzie wiedział, to niech się wypowie na ten temat pod filmem. Dzięki. No i teoria z dużymi rzeczami się sprawdza. Jakieś trafiają się odłamki łyżek, większych elementów, także jest szansa, że coś jeszcze tutaj powinno pozostać, choć jest to niewątpliwie śmietnisko, na które ludzie wyrzucali z własnych domostw po prostu rzeczy niepotrzebne, które były później orane i mielone. Uwierzcie mi, że robią tak do tej pory. Nieraz widziałem duże ciężarówki, które wysypują w pyszne buraczki, ziemniaki, które później jecie, wegańskie, wegetariańskie potrawy, które też lubię, też nie są pyszne, dlatego że cały śmietnik, wszystko zamiast wyrzucić na wysypisko, idzie po prostu w ziemię, jest zaorany i na to się sadzi. Takie są realia. Guzik, gaciak, jak widzicie, dzisiaj znalezisk nawet sensownej monety ani jednej nie mam. Tak się każdemu zdarza. Często jest to kwestia miejsca i szczęścia. Ale sprzęt i obsługa to jest jakby w mniejszym stopniu, ale też ważna sprawa, żeby mieć ten sprzęt opanowany, w miarę dobrych osiągach, ogarnięty i porządnie przygotowany, i znać się przede wszystkim na tym sprzęcie, czyli ćwiczyć dużo. Jak nie na polach, to sobie zrobić jakiś ogródek testowy. Jak nie na polach, to zrobić sobie jakiś ogródek testowy po prostu. No i zawsze pytanie, które się ciśnie mi do głowy, jak takie coś wyprostować, żeby nie złamać. Stara łyżka oczywiście, nic ciekawego, żadne to srebro, ale proszę, lepsze takie znalezisko niż żadne. Piękna pogoda, odpoczywam. Jedziemy dalej. Patrzcie, czujnik, patrzcie, mineralizacja jest całkiem wysoka tutaj. Widać, że wyświetla dość mocno. W tym momencie i piękny sygnał, ale strasznie mocny, duże skorodowane żelazo obstawiam, albo jakiś kamień, bo to nie jest niemożliwe, żeby coś to było takiego, ale wykopać trzeba. 92 ponad, nie ma szansy, musi być to. A tu tymczasem okazało się, proszę bardzo, że to nie jest żelazo, tylko jakiś taki zawias z blaszki dawał taki sygnał. Jeszcze sprawdzę oczywiście. Tak, to było ewidentnie to, także nic wartościowego nie znalazłem na chwilę obecną, szukam dalej. No i okucie buta, podeszwy albo noska, raczej podeszwy. No i pierwsza moneta po godzinie szukania. Wiem, że na tym miejscu, w tym akurat blisko słupów, już na górce wychodziły jakieś rzeczy. Słupy są tam, także coś jeszcze zostało. Dziwna jest ta moneta, bo wydawało mi się, że jest to kopiejka. Ale to jest coś innego i czy się stan jest agonalny. Ale spróbuję dojść do tego, z czym mamy do czynienia po prostu. Wygląda to po prostu dziwnie, ja tego nie rozpoznaję. Nie mam pojęcia, co to może być. Zupełnie zżarte przez czas. Absolutnie. No i los się uśmiecha. Już chciałem zrzucić częstotliwość na najniższą. Jedna kopiejka, proszę. W bardzo ładnym stanie. Także jakieś monety jeszcze pozostałe. To się po prostu tutaj ewidentnie ominął. Jak się spekulatnym jest, to się takie rzeczy wyciąga. Ale to jest najbardziej popularne znalezisko. No, cieszę oczywiście, bo jest w bardzo ładnym stanie. Natomiast no, jest to jedna kopiejka, jakby nie było. I jakiś taki duży, płaski guzik znalazłem w tej chwili. Albo jest to jakaś napa, taka nabijka. Gładka, bez żadnego wzoru. A teraz ciekawa rzecz, której nie pokażę wam żaden katalog. Zobaczcie, jak ten wykrywacz jest kompaktowy po złożeniu. Jak się udaje ten wykrywacz amfibio bezpośredni sposób złożyć w maleńkie urządzenie, które bez problemu mieści się w bagażniku i nie przeszkadza. Obie sztyce się zsuwają. Także nie jest to może kompaktowość aż jak taka jak w XPDUSie, ale już bardzo zbliżona.